Skulicz, sądzę, jest takim rzadkim w Polsce modelem artysty, który lubi pracę, którą w tej chwili najstarsi pamiętają, co oznaczało określenie społeczną. Bo praca społeczna to kojarzy się z tak zwanym dniem pracy, niedzielę czynu partyjnego czy tam coś. I robiono wtedy ogródek, który od wtorku z powrotem czy od poniedziałku zadeptywano. Natomiast praca społeczna to jest w tym najlepszym zrozumieniu praca wykonywana z własnej inicjatywy, bez oczekiwania na jakiekolwiek wynagrodzenie, ale z myślą o drugich. I to była praca, którą robił dla grafików w Krakowie Skulicz i którą robi dla grafiki polskiej. Ja nie znam szczegółów, na czym polegał błąd Skulicza, to znaczy, którego błędu mu nie darowano, ale pamiętam taką sytuację, kiedy w 1977 roku zaczęłam pracę w Wydziale Kultury jako inspektor do spraw plastyki i muzealnictwa i wtedy jedną z pierwszych czynności służbowych, jaką mi polecono, było napisanie pisma w imieniu prezydenta miasta do ministra kultury o odwołanie profesora Skulicza ze stanowiska przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Biennale. Kiedy impreza stała już u szczytu sławy, była absolutnie uznana jako druga impreza międzynarodowa po Biennale w Lublianie. Wtedy wszedłem w konflikt z ówczesnymi władzami, które zrezygnowały z mojej dalszej pomocy. Miało to niewątpliwie kontekst polityczny. W okresie, kiedy miał przerwę w budowaniu imprezy, w tym swoim interregnum, wrócił znowu bardziej aktywnie do uprawiania twórczości. Przypomniał sobie o malarstwie i powstały bardzo piękne jego prace na papierze dużych formatów, robione kolorowymi tuszami. Pokazywał je za granicą, w Niemczech. Brał udział w konkursie w takim właściwie plastycznym plenerze w Bad Oeynhausen. I zdarzyło się też, że spotkaliśmy się, ja prowadziłam wtedy galerię Akademii i zrobiłam mu wystawę indywidualną tych prac. To było w 1988 roku na ulicy Brackiej, tam gdzie teraz pizzeria była, galeria Akademii. I tam była właściwie, ja nawet nie wiem, czy nie pierwsza duża indywidualna wystawa Skulicza w Krakowie z katalogiem, z bardzo ciekawym tekstem profesora Krakowskiego, który zresztą Skulicza bardzo cenił i wspierał w poczynaniach organizacyjnych Biennale, a potem Triennale. W kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie posiadamy 15 prac profesora Skulicza. Są to głównie prace starsze, pochodzące, najstarsza pochodzi z lat 50., jest to monotypia. Pozostałych 14 są to litografie z lat 60. i początku lat 70. Nie powiedziałbym o sobie, że mam jakiś program artystyczny. Tworzę spontanicznie, tak jak mi po prostu ręka chodzi. A ręka chodzi tak, jak ją uruchamia jakieś moje wnętrze. No i tyle, to jest prawda o mojej sztuce. Thank you.
to jest takie malarstwo, które mi się podoba. Ja je akceptuję. Ja nie mógłbym tutaj w tej chwili w szczegółach analizować tego. Ale dla mnie ono się łączy z jego grafiką. Są tam wspólne motywy, wspólne jakieś problemy. Po prostu mnie to cieszy, że on maluje, bo trzeba pamiętać, że znowu my żyjemy w takim środowisku, w którym grafik ma robić grafikę, malarz ma malować, prawda, a rzeźbiarz ma rzeźbić. Natomiast jak rzeźbiarz zaczyna malować, no to już jest bardzo podejrzane. Jak grafik maluje, no to w ogóle jest też niedobrze. No nie mówiąc o tym, że jak malarz robi grafikę albo rzeźbi, no to w ogóle już nie wiadomo, co on właściwie robi. Witek zawsze dość uparcie i do dzisiaj zresztą to robi, dążył do osiągnięcia swoich celów. Tego rodzaju usposobienie naturalnie przysparza czasami ludzi niechętnych. Nie wszyscy się z nim zgadzali. Wydaje mi się, że tego rodzaju ludzie zawsze mają mniej więcej tylu sympatyków, ilu ludzi niechętnych, nieprzychylnych, że nie powiem wrogów. Może wrogów i tak nie ma, ale w każdym razie miał sporo ludzi niechętnych, którzy nie mogli się zgodzić z tym, że on miał zdanie zawsze dość dokładnie określone, on rzadko kiedy szedł na jakieś kompromisy. No ja osobiście nigdy z nim nie miałem żadnych różnic zdania, ani jakichś takich po prostu spięć, czy jakby to można nazwać. Zawsześmy się dość dobrze i gładko porozumiewali, nie było żadnych problemów. Ale sądzę, że nie każdy ma takie zdanie jak ja, ale znowu muszę to powiedzieć, że człowiek o innym usposobieniu, bardziej liberalny i bardziej ugodowy, rzadko kiedy osiąga to, co on osiągnął w swoim życiu, a osiągnął niemało, wydaje mi się. W 1989 roku przyszedłem z powrotem, poproszono mnie, żebym przyszedł i ratował imprezę, która została bez kierownictwa i groził jej upadek. Od tego czasu rozwój Triennale Krakowskiego jest widoczny i jest, powiedziałbym, rewelacyjny. W momencie, kiedy zaczęły się zmiany systemowe w Polsce i polityczne, wiadomo było, że impreza w dotychczasowym kształcie już nie będzie mogła przetrwać, że nie będzie mieć gwarancji finansowych i wtedy z Kulicz się dał namówić, żeby wrócić i chronić swoje ukochane dziecko. Ponieważ to trzeba powiedzieć zdecydowanie, że gdyby nie jego zdolności organizacyjne, nie jego ambicje, nie jakaś nieprawdopodobna zdolność do przystosowania się do coraz to nowych warunków, to ta impreza by już dawno przestała istnieć.